Siema, ja jeszcze jestem jak wieśniak ubrany, ale zaraz zmieniam outfit. Witam was na drugiej transmisji już po przerwie. Dzisiaj będziemy prasować. Co będziemy prasować, Piotruś? Koszuleczki. A masz t-shirt? A, różne wziąłeś? No tak, bo jakby jedna była, nie oddała, to trzy. No dobra. O, ale gładka. Główka? No super, jest ale super, pewnie, masz te główcie. No jaka mała. Ty, ale ma główka i ma rączka. Co to kurwa jest? Po co ci chodzi? Ja też kurwa miesiąc temu mówię, że zajebiste te spodnie. Kurwa, ja. No ale to nie na konferencję. Po co się... Ocena modowa na konferencję. Oddaję czy nic? Te spodnie tak kurwią. Nie, już tak spodnie kurwią. Są z prania wyciągnięte. Może Ajkos kurwa, bo odpaliłem. Już się kurwa, już się skończył powrocik i zestresowany byłem kurwa. Tyle wiadomości co wczoraj dostałem. Głównie od dziewczyn. O. Miałem kurwa zdominować Twitcha, a się poczułem kurwa jak pluszak wczoraj, jak czytałem Instagrama. Ale słodko było, ekstra, nie przejmuj się. Kurwy jebane, was zmiażdżę. No i co z tymi spodniami? Iuuu! Dramat, nie? Zabieraj mi ten szajs! Mam tą. Ta nie odda. Ta na WF. W gimnazjum. Kurwa. Ale ta najlepsza. No i widać, że świeża. Pewnie drugi raz albo pierwszy ją używasz. Ani razy jej nie założyłem. No, jeszcze. Właśnie mówię, że świeży, nie, czarny, nie, kurwa. Piotruś. Żeby było widać całego popa, widzowie. Ocencie. Oddaję czy nic? Oddaję czy nic? Jak Marek Purczyński cię nastawiłem, człowieku. Schudłem, obecnie ważę, ważyłem się dzisiaj, 73 kilo. A dieta cud polega na tym, że dieta jest tak, z tak zwaną kratkę, kurwa. Jeden dzień jecie, a drugi nie. I tak non stop. Nie oddaję. No nie, nie oddaję jednak na kamerę. O nie oddaję, nie oddaję. Przejedź blisko, ale nie żeby dotknąć, czy ciepełko czujesz od żelazka. O kurwa mać, kurwa. Nie rób tak. Proszę cię. No jest ciepłe. Dobra. Kurwa, no co ty robisz? No co? Na prosto. A pociągnij z drugiej, a z tej. Sorry, dobra. I lecimy. W te czy w te? Czy tak, tak? No chuj, zobacz jedno, najwyżej wyprasujemy w drugą. Czy coś klika, czy nie? Obojętne podobno. Dobra, nie. Ujojojojojoj, kurwa. Bo się odgniotł się. O kurwa, mać. Dobra. Z drugiej dawaj. To tylko zjebana konferencja. Ale wgniotka, ja pierdolę. Dobra, uratujemy to. Dawaj. Dajesz sobie radę, Piotrek? Będzie już 23. Chyba, że to 23 też bić. Chciałem powiedzieć, że to niesamowite, że ktoś chce... A tu co takie kurwa wognięcione? Było. Że ktoś, ktoś chce robić wywiad ze mną, kurwa, to popierdolone jest. Dlaczego? Jesteś gwiazdą. Jakby ktoś nie chciał chyba właśnie. Jestem prostym chłopakiem z Mielca. Jesteś kontrowersyjnym streamerem z Mielca. Kontrowersyjnym streamerem. Miłośnikiem, kurwa, co się słucha. Aha, w ogóle jaka pojebana akcja. Właśnie zobaczyłem muchę teraz, widzowie. Kurwa, jaram psajkosa na balkonie i biorę buchanie, aś tak. I kurwa mi mucha wleciała do gardła. Oddaję. 3 minuty się krztusiłem. Czułem, jak mi tutaj, kurwa, powoli tak spływa na dół. Co myślisz o swoim przeciwniku? Mikser, tak? Były członek ekipy. No co, wydaje mi się, że to zagubiony trochę człowiek. I próbuje co? Próbuje się odnaleźć. Szuka swojej drogi. Szmata jebana, kurwa, ta koszulka. No ale bo nie ogarniasz, no. No nie ogarniam, kurwa, drugi raz. No to ciągnij z drugiej strony, no. Ale pamiętasz, co powiedział Boxdel, nie? Że pomyślimy o jakichś premiach, zadymicie, opaki. Poddymisz trochę? Czy poddymię trochę? No. Dla ciebie premia, czy dla mnie? Podzielimy się. No chyba, że mnie zacznie wyzywać mikser, no to chuj, trzeba będzie odpalić ciężkie zioło. O ile się nigdy wcześniej nie bił albo nie trenował, no to co, będziemy się śmiesznie napierdalać pewnie. Bo jak ktoś się pierwszy raz bije, to nie myśli. A ty się nie bijesz pierwszy raz. Jak nie? No a twoje uliczne wojaże, kurwa? Kurwa. Powiedz wszystkim, jaka jest prawda. W oktagonie się bijemy pierwszy raz. No dobra, ale ja to jestem... doświadczenie już masz. To doświadczenie. Popołamał czaszki, widzowie. Tak. Monster jest kurwa killerem. Jest po wyrokach. Aaaa! Kurwa! Oj, się wystraszyłem, ja pierdolę. A umiesz składać, czy też poradnik potrzebujemy? Potrzebuję poradnik. Dobra. Co
Co jest? Ale zajebiście. Ja nie widziałem takich sposobów. Ty tak potrafisz? Co ty improwizuje, kurwa? To ładnie wygląda, jak się złoży, to nie wiem. Nie, to te do wyjebania, te. Te? No. Tylko wyczyścić trzeba. Jak jebany papier. Trzeba wyczyścić. No białe chyba lepsze i czystsze. No. No dobra, ale teraz białe. Shocks. Białe w chuj. No, białe w chuj, ale Shocksy zostawiamy? No to Shocksy, bo jak już białe. No. Jak powiem coś głupiego na konferencji, ja to będę mówił. Zestresował, to powiesz, nie? Tak, ja będę mówił. No, powiem, Popo się zestresował, nie o to mu chodziło. Chodziło mu o to, że zajebie miksera w klapce. W GTA. Ty może tak idzie. To ty bez kidu trochę wyglądasz. Jak ten, ty wyglądasz jak ten Bob. Jak żywy Bob. Ty może w ogóle jeszcze mu koszulkę wezmę i w tym pójdę. Teraz ta koszulka taka by się przydała. Piotrula, nie daj sobie wyjść na głowę. Pamiętaj, że jesteś killer, ale skromny. Jestem terminatorem, ale takim. Pokażesz ukrytym. Dopiero w oktagonie. To on zweryfikuje. Tak. Nie musisz się tam próć, nie musisz się zrobić jakiegoś głupka, nie? Wiesz, tak jak Casti mówił, tak? No. Tak. Nie będziesz robił dymów na siłę, tak? Tak. Po prostu wejdziesz, rozpierdolisz go, zrobisz robotę, a na konfie bez spokój, czysta głowa, zimna krew. Wiesz? Pierwszy konfidencki szmat. Dobra, idę odprowadzić widzowie i zaraz wracam. Siema widzowie, dziękuję. Do zobaczonka na konfie. I po konfie też. O. Nie zrobiłaś się jakaś dziura w podłodze? Taka mała, kurwa, się nikt nie skapnie. Naprawiłem ci jak. Haul zakupowy? Dobra, kurwa. Haul zakupowy, masz, o. O, taki bucik na przykład, widzowie. Fajny bucik. Ale jeszcze polski bucik. Pokrzamp, jaki obuw. Widzowie, ja zmieniłem całkiem swoją szafę. Stwierdziłem, że będę... Zostanę dżentelmenem XXI wieku. Prosta Jordana. Widzę, że cienka, ale ładna mimo wszystko. Tu łapa siedzi, kurwa, jak u Dawida Obserwatora w komentarzach. Wszystko ognia brakuje. Zajebista ta bluza, nie, widzowie? O kurwa, jak to są olbrzymie. Dobra, no to już... FFF? O pierdole dla Popa. Ale kurwa, pont. Chociaż nie, no dużo, ale... No jest. Ale ta kieszeń z przodu. To jest, to ale kurwa, wurna świeci, gościu. Śmieją się ze mnie, widzowie? Starsi bracie. No. Yo, sprawdzajcie mój nowy numer, kurwa. Tutaj Arkadio. Kurwa, nie wiem czemu Arkadio. Widzowie, nie wchodźcie do Arkadio. On grał koncert na rekolekcjach w podstawówce, kurwa, to jedyny nick, jaki zapamiętałem. No wyglądam trochę kurwa jak chirurg przed operacją. Czy to działa w ogóle? Zacięła się kieszeń. Coś bym tu trzymał. Może na przykład mojego iPhone'a 11 Pro Max 12 GB Gray Space. Nie, nie zmieści się. Moje AirPods Pro. Tak, już tak. Widzowie, 72 godziny z rzędu. Uwaga, przedstawię wam kurwa koncepcję. 24 godziny, 8 godzin snu, 20 godzin, 8 godzin snu i aż do końca. Rozumiecie, w ciągu 3 dób macie kurwa 60-50 parę godzin z Ligi Legend. I to będzie na tyle w tym miesiącu. Nutka. Wybieramy no kurwa, nutkę. Ja mam 3 propozycje. No to dawaj, szybko wybieramy ta i koniec. Ta z Need for Speeda. Mogą być jeszcze szyby w Mercedesach. I myślałem jeszcze o Sentino w Italii. Już patrzę. No jest kozak ta nuta. No fajna. Może Remember the Name. Nie no, Remember the Name to chyba zbyt tryhard już. A ja ćwiczę tą, co ci polecałem, o to. Od 3 roku życia. Nemkos przez zero. Nemkos. Dziękuję ci bardzo za 1000 zł, wariacie. Żółwiczek dla ciebie. Łokieto. Za kole. Tańc Fortnite. Zakręcona piąteczka. Jak dobrze, że... Dobra, czyli co? Wychodzimy do szyby w dół w Mercedesach. Lubią gości w dresach. Na zawsze kurwy jebać. I mam nadzieję, że tej szansy nie zmarnujemy. Nie zmarnujemy Luki, prawda? No jasne. Nie wiem, czy wiecie, widzowie, ale Luki już obiecał, że przyjeżdża do Warszawy. Chodzi kurwa na cykl.
napierdala na siłce, idzie do fryzjera, myje stopy, odpala kamerę Full HD, taką jak ja mam teraz, taką jak ma kurwa popo już. Widzowie, kwestia jest taka, że zanim wyszła nutka Japczana, to Wojciech napisał na grupie tej Xayo coś tam. Słyszałem urywki tej nuty i nie podoba mi się to, że chłopaki próbują na siłę robić jakiś gangsterski klimat, a urywek jaki wstawił Japczan i o co chodziło Wojciechowi, to to, że chłop, że Japczan wstawił Instastory, jak słucha szyby w dół, kurwa. Wojciech myślał, że to nuta Japczana. Tier lista włosów? Ja ci mogę z bomby wymienić. Co jest S tier? Uwaga. Arbuz. Bananan. Bananan? Banan, kurwa. Kurwa, ty. Ale miałem wkrętę, że dobrze powiedziałem. Bananan. Banan, arbuz. Boróweczki amerykańskie. Winogronka. Śliweczka. Pomarańczka, mandaryneczka, truskawka. Ja pierdolę, jak owoce są zajebiste. Zajebiste! No wypierdolista jest to, ja to kurwa na suba ustawiam. Tak będzie. Prorok. Co za oprawki? Oj. A że znowu każesz mi się flexować, że są to Tom Fordy z tytanu za 2,5 kloka? Weź mikro, żebym mógł zrobić screena na tapetę. No dobra. Konfa popa tam jest. No głośno mówię. Czy widziałem, że Yahoo Produkcja ocenił piosenkę Japczana? Widziałem. Ta, widziałem też, że wy oceniliście jego filmik. Przypomnij jeszcze. Zachęcam do oceny filmiku tego. Jotmiel 55. Na pewno będę... Na... Ci się pali, Marcin! Kurwa, no po co tak mówisz, no? Ja pierdolę. Nie, pomyślałem legitnie, bo miałem taką rozkminę, ale tak świeczka była zapalona. Ale... O matko. Halo Dominik. Tak, Marcin. Widz chce sobie zrobić z wami fotkę. Tak? Pod Expo. Już możesz przyjść, host kurses. Dobra. To dzięki. Masny Ben na przykład? Jest masny Ben? Jest, przyjmie. Daj mi go, kurwa, wywiad. Siema, masny Benie. Siemanko. Jak jest? Jak tam? No, bardzo dobrze, nie? Jak przed konferencją? Stresujesz się? Jeszcze raz? Stresujesz się przed konferencją? Ja? Co ty? A będzie zamułka z twojej strony, czy coś nowego pokażesz? Nie, będzie za dymiarsko, nie? Dobra, ok, to się kurwa nie mogę doczekać. No to masno, okay. Masny Benie. Trzymaj się w takim razie, daj mi tam sucharka dalej, powodzonka. Powodzonka również na streamku. Dzięki, piękne. Cześć. Jo. A, rozłączyli się, dobra, kurwa. Masny Ben, kurwa, mi canceluje kolegów. Chciał być ostatnim przy telefonie. Co myślę o bonusie BGC? No bo tak jak się chłopaki nie znają, to co sobie mają pogadać? A bonus pewnie dostał na słuchawę, kurwa. No siema, mordo. Nie mieliśmy. Trzy klocki jak stół wyjebiesz. No dobra. Wardęga na pytanie o moją walkę z Disem się, że tak powiem, uśmiechnął, tak? Mi też się uśmiecha ta walka, bo zarobię w kurwę sosu za to. Nie no, co wy widzowie, nie będzie żadnej walki z Disem. Oh my, oh my, oh my.